14 czerwca 1940 roku przybył pierwszy transport polskich więźniów politycznych do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Niemcy utworzyli ten obóz, ponieważ wszystkie więzienia, które mieli do dyspozycji w okupowanej Polsce, były już przepełnione, a wiedzieli, że konieczne są dalsze aresztowania. W obozie, który utworzyli w dawnych koszarach Dywizjonu Artylerii, przebywało już w tym czasie 30 więźniów kryminalnych z obozu w Sachsenhausen, którzy byli przeznaczeni do funkcji nadzorców, czyli kapo, oraz 40 więźniów politycznych z obozu w Dachau, którzy wykonywali ogrodzenie. Po procedurze przyjęcia, która obejmowała kąpiel, dezynfekcję, pozbawienie włosów na całym ciele i nadanie numerów, przemówił do więźniów Lagerführer Karl Fritsch i powiedział: przybyliście nie do sanatorium, lecz do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może zaraz iść na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż 2 tygodnie. Księża miesiąc, reszta 3 miesiące. Ten pierwszy transport, który przybył z Tarnowa, liczył 728 więźniów. Do końca wojny przeżyło z nich 239. Obóz był ciągle rozbudowywany. Do końca wojny miało w nim zginąć 1 300 000 ludzi, w tym 1 100 000 Żydów, 150 000 Polaków, 23 000 Cyganów, 12 000 więźniów sowieckich oraz 30 000 więźniów innej narodowości.